Lesen wir zuerst eine Stelle aus Lukas 5. Przeczytajmy najpierw jedno miejsce z Ewangelii Łukasza, z 5 rozdziału. Lukas 5, vers 1 bis 9. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, od 1 do 9 wiersza. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Wir haben in dem Lied mehrmals gesungen dein Wort. W tej pieśni wielokrotnie śpiewaliśmy o słowie Twoim. Scheinbar geht von dem Wort Gottes eine gewaltige Kraft aus. Wydaje się, że ze słowa Bożego wychodzi potężna siła. Es muss ein ganz besonderes Wort sein. Musi to być szczególnego rodzaju słowo. So heißt es schon im Alten Testament im 5. Buch Mose. Tak też jest i w Starym Testamencie napisane w 5. Księdze Mojżeszowej. Es ist nicht ein leeres Wort für uns, sondern es ist unser Leben. To nie jest puste słowo, ale to słowo jest życiem dla nas. Dieses Wort scheint Leben zu geben. Wydaje się, że to słowo daje życie. Und damit unterscheidet sich das Wort Gottes von allen anderen Worten, die jemals ausgesprochen worden sind. I tym właśnie odróżnia się słowo Boże od wszelkich innych słów, które kiedykolwiek były wypowiedziane. Die Worte, die wir hier sprechen, können kein Leben geben. Te słowa, które my mówimy, nie mogą darować życia. Sie können zum Leben führen. One mogą doprowadzić do życia. Aber Leben geben kann nur das Wort Gottes. Ale życie darować może tylko słowo Boże. Ich denke an einige kurze Abschnitte aus der Bibel, die uns das zeigen. I przypominają mi się krótkie urywki z Biblii, które to nam pokazują. Den ersten Abschnitt haben wir hier in Lukas 5. Pierwszy urywek właśnie tutaj czytaliśmy w 5. rozdziale Ewangelii Łukasza. Die Situation ist uns sicherlich bekannt, wir haben es gerade gelesen. Z pewnością sytuacja ta nam jest dobrze znana, a przed chwilą też ją przeczytaliśmy. Petrus hat die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Piotr całą noc pracował. Das, was er tun sollte. To było to, co on powinien co noc czynić. Es ist der Auftrag Gottes, dass wir einer Arbeit nachgehen sollen. Gdyż jest to poleceniem Bożym, aby każdy z nas wykonywał swoją pracę. Und Petrus tat das. Piotr to uczynił. Und stand am Ende des Abends oder am nächsten Morgen ohne irgendeinen Erfolg da. I pod koniec nocy, a właściwie już na samym poranku, okazało się, że jego praca była bezskuteczna. Stundenlang gearbeitet, kein Verdienst. Długie godziny pracy, a nie ma z tego żadnego zarobku. Er macht das, was er tun musste, er reinigt die Netze. I teraz wykonywał to, co też musiał wykonywać, czyli czyścił swoje sieci. Hängt sie auf zum Trocknen, damit er am nächsten Tag wieder arbeiten kann. Później na pewno je rozwieszał, aby wyschnęły, aby następnego wieczora w tym samym dniu znowu mógł wypłynąć do pracy. Und dann kommt Jesus Christus an das Ufer. I w takiej sytuacji przychodzi na brzeg Pan Jezus. Und was jetzt kommt, denke ich, sind gewaltig große Dinge. I co teraz się wydarza, to myślę, że są to potężne, wspaniałe rzeczy. Der Jesus steigt sofort in ein Schiff. Pan Jezus natychmiast wkracza do jednej z łodzi. Und dann bittet er Petrus, ihn hinauszurudern. I prosi Piotra, aby odwiosłował troszkę od brzegu.
Das ist das erste, was ich so bemerkenswert finde, dass der Sohn Gottes Petrus bittet. Pierwszą rzecz, jaką możemy tutaj zauważyć, to to, że Syn Boży prosi Piotra. Er hätte es befehlen können. A przecież on mógłby mu rozkazać. Er ist der Herr über alles, er ist der Schöpfer der ganzen Schöpfung. On przecież jest Panem nad wszystkim i on jest stworzycielem całego stworzenia. Aber Jesus Christus möchte freiwillige Herzen haben, die etwas für ihn tun. Ale Pan Jezus Chrystus chciałby mieć serca, które dobrowolnie by coś dla niego uczyniły. Nicht aus Zwang. I nie z przymusu. Eben freiwillig. Mianowicie właśnie dobrowolnie. Das heißt aber nicht, dass wir dann etwas für Gott tun können, wie wir es gerne möchten. Ale to wcale daleko jeszcze nie oznacza, że możemy dla Boga coś czynić, co my byśmy chętnie chcieli uczynić. Es gibt dann klare Regeln, die wir einhalten müssen. Gdyż w tym zakresie są jasne reguły, których musimy się trzymać. Vielleicht ein Beispiel dazu aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 1. Może jeden z przykładów z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału. Man findet das sehr schön in dem Vers 2. W drugim wierszu bardzo piękne słowa znajdujemy zapisane. Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Trzecia Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, drugi wiersz, druga linijka. Jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu. Also wenn jemand diesen Herzenswunsch hat, Gott etwas zu bringen. A więc jeżeli ktoś ma w sercu takie życzenie, aby Bogu coś przynieść. Dann freut sich Gott riesig darüber. To Bóg wielce z tego się cieszy. Aber trotzdem müssen wir den Vers noch weiterlesen. Ale pomimo tego musimy ten wiersz jeszcze dalej przeczytać. So sollt ihr. To niech złoży, albo inaczej w innym tłumaczeniu powinien złożyć. Also auf der einen Seite die freiwillige Seite. A więc widzimy z jednej strony tutaj czynność dobrowolna. Auf der anderen Seite müssen wir es dann so tun, wie Gott es gerne möchte. A z drugiej strony musimy to uczynić tak dokładnie, jak Bóg sobie tego życzy. Hier möchte gerne Gott das Herz des Petrus erreichen. Tak, tutaj Bóg chciał osiągnąć czy dotrzeć do serca Piotra. Er bittet ihn ein klein wenig vom Land rauszurudern. Poprosił go, aby troszeczkę odwiosłował od brzegu, odpłynął. Wie hätten wir reagiert? Jak my byśmy zareagowali? Tut mir leid, ich bin so müde, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Może byśmy powiedzieli, przykro mi, ja jestem tak zmęczony, przecież całą noc ciężko pracowałem. Oder ich muss dringend schlafen, weil ich wieder früh aufstehen muss, ich habe keinen Fisch gefangen letzte Nacht. Albo może byśmy powiedzieli, przykro mi, muszę już iść spać, bo całą noc pracowałem i trzeba by było wcześniej wypłynąć następnej nocy. Wir können das auch auf die heutige Zeit übertragen. Możemy to też przenieść i na dzisiejsze czasy. Ich kann die Versammlungsstunde nicht besuchen, weil ich morgen eine Klassenarbeit schreibe. Nie mogę pojechać na zgromadzenie, bo jutro akurat mam klasówkę, muszę się przygotować. Muss dringend lernen. Muszę się teraz pilnie uczyć. Und ich könnte viele, viele andere Gründe anführen. I moglibyśmy tu przytoczyć wiele, wiele innych powodów. Vielleicht mögen die Gründe auf den ersten Blick alle berechtigt sein. Może te powody naprawdę na pierwsze spojrzenie mogłyby być usprawiedliwione. Ich sag mal, sie sind es meistens nicht. Ale muszę wam powiedzieć, że w większości przypadków właśnie tak nie jest. Das erste, was wir zu tun haben, ist das tun, was Gott gerne möchte. Bo pierwszą rzecz, jaką powinniśmy uczynić, to jest uczynić to, co Bóg sobie życzy. Und dazu gehört sicherlich auch der Besuch der gemeinsamen Stunden. A w tym względzie z całą pewnością Bóg sobie życzy, abyśmy na pierwszym miejscu odwiedzali nasze wspólne zgromadzenia. Ohne wenn und aber tut Petrus das, was der Herr möchte. A Piotr tutaj to uczynił bez jakiegokolwiek tutaj namyślania się i zarzutu, uczynił to, co Pan życzył sobie. Sein erstes Kennzeichen ist Gehorsam. Czyli widzimy jego pierwszą cechą, to posłuszeństwo. Gehorsam wem gegenüber? Posłuszeństwo w stosunku do kogo? Dem Wort Gottes gegenüber. W stosunku do Słowa Bożego. Denn Herr Jesus spricht hier zu Petrus. Gdyż Pan Jezus powiedział tutaj do Piotra. Dann kommt die Volksmenge zu dem See, um das Wort Gottes zu hören. A następnie oglądamy, że tłumy ludzi podeszły do tego jeziora, aby słuchać Słowa Bożego.
Ein guter Beweggrund. Dobry to był powód, aby to uczynić. Und damit er Jesus zu dieser Volksmenge sprechen kann, lässt er sich eben rausrudern. I aby do tych tłumów Pan Jezus mógł wygodnie przemówić, to właśnie dlatego kazał troszeczkę odpłynąć od brzegu. Wie lange wird der Herr gesprochen haben? Jak długo Pan przemawiał? Ein paar Minuten? Parę minut? Ganz sicherlich nicht. Z całą pewnością nie. Vers 4 sagt, als er aufhörte zu reden. Wiersz 4 mówi wyraźnie, gdy przestał mówić. Es mag 2-3 Stunden gedauert haben. Mogło to trwać nawet 2-3 godziny. Denn mittlerweile war es längst Mittagszeit. Gdyż już zbliżał się czas południowy. Ich weiß nicht, was in dem Herzen von Petrus vorgegangen ist. Nie wiem, co działo się w sercu Piotra. Ob er immer unruhiger wurde. Czy właśnie był już zaniepokojony. Hoffentlich ist der Herr bald fertig. I myślał sobie, no miejmy nadzieję, że Pan wkrótce zakończy przemówienie. Ich habe noch so viel zu tun. A przecież ja mam jeszcze tyle do zrobienia. Wir lesen nichts darüber bei Petrus. Nic o tym nie czytamy w stosunku do osoby Piotra. Sondern sein Gehorsam war die Grundlage, dass der Herr weiter zu ihm reden kann. Ale właśnie jego posłuszeństwo było podstawą tego, że Pan mógł do niego dalej mówić. Was sagt er zu ihm? I co Pan powiedział do niego? Fahre hinaus auf die tiefste Stelle des Sees. Pan powiedział, wypłyń na głębię, na miejsce, gdzie jest najgłębiej. Jetzt hätte Petrus wieder viele Einwände bringen können. W tym miejscu Piotr znowu mógłby przecież wiele różnorodnych wymówek teraz przytoczyć. Hätte sagen können, ich bin erfahrener Fischer. Mógłby przecież powiedzieć, przecież ja jestem doświadczonym rybakiem. Was soll ich am hellen Mittag mitten auf dem See an der tiefsten Stelle? Co ja mam robić w jasny dzień w tym najgłębszym miejscu jeziora? Jeder Fischerlehrling weiß, dass die Fische da ganz unten sind und wir nichts fangen können. Każdy uczeń rybaka wie dokładnie, że w jasny dzień ryby chowają się w najgłębszej głębi jeziora. Hätte sagen können, meine ganze Lebenserfahrung spricht dagegen. On mógłby powiedzieć, całe moje doświadczenie mojego życia sprzeciwia się temu. Alles, was ich gelernt habe, spricht dagegen. Wszystko, czego się nauczyłem w moim życiu, to wszystko sprzeciwia się temu. Und man könnte vielleicht auch diese ganzen Argumente verstehen und nachvollziehen. I z całą pewnością można te wszystkie argumenty zrozumieć i usprawiedliwić. Sie sind so menschlich. Bo one przecież są tak bardzo ludzkie. Was sagt Petrus? A co Piotr powiedział? Er sagt zuerst, was sein Problem ist. Najpierw on wyjawił, w czym tkwi jego problem. Wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen letzte Nacht. Nie złowiliśmy w tej nocy ani jednej jedynej ryby. Weißt du, es ist unheimlich wichtig, dass wir Jesus Christus unsere Probleme sagen, auch wenn er sie kennt. Tak, wiesz, wiedz o tym, że to jest nieskończenie bardzo ważne, abyśmy nasz problem Panu Jezusowi opowiedzieli, wiedząc nawet o tym, że on wszystkie je i tak zna. Weißt du, in welchem Evangelium die meisten Fragen drin enthalten sind? Czy wiecie, w której Ewangelii najwięcej jest zapisanych pytań? Man ist erstaunt. Może byście się zdziwili. Das ist das Johannes-Evangelium. To jest właśnie Ewangelia Jana. Da wird uns auch Jesus Christus als der ewige Sohn Gottes vorgestellt, der allwissend ist. Tu w tej Ewangelii Pan Jezus nam jest przedstawiony jako ten wieczny Syn Boży, który jest przecież wszystko wiedzącym. Warum stellt er gerade dort so viele Fragen? Dlaczego akurat tam stawiano mu tyle pytań? Ich denke, er will uns zeigen, dass er unsere Probleme aus unserem Mund gerne hören möchte. Przepraszam, dlaczego on stawia tyle pytań w tej Ewangelii? On chciałby, abyśmy my z naszych ust mu o swoich problemach opowiedzieli. Es fängt an in Johannes 1. A rozpoczyna się już stawianie pytań od pierwszego rozdziału Jana. Als zwei Jünger ihm nachfolgten. Gdy dwaj uczniowie zaczęli iść za nim, dreht sich der Herr Jesus um. Pan Jezus odwraca się und stellt die Frage, was sucht ihr? I stawia od razu pytanie, czego szukacie? Wusste er nicht, warum sie hinterhergingen? Czy on nie wiedział, dlaczego oni idą za nim? Doch, aber er wollte es gerne hören, was los ist. Tak, oczywiście, ale on tak bardzo chciałby usłyszeć z ich ust, o co chodzi. Und auf die Frage nach dem was antworten sie mit einem wer. I na pytanie o co czy co oni odpowiadają kto. Ich will es anders sagen, der Herr fragt nach einer Sache, sie antworten mit einer Person. Tak można by powiedzieć, że Pan pyta o rzecz, a oni odpowiadają, mówiąc o pewnej osobie.
Sie sagen, was im Augenblick das Wichtigste in ihren Herzen ist. Oni mówili właśnie o tym, co najbardziej ważne było w tym momencie w ich sercu. Wo hältst du dich auf? Gdzie ty przebywasz? Tak powiedzieli uczniowie Jana. Was hatten sie vorher von Jesus Christus erlebt? Co oni wcześniej doświadczyli, czy przeżyli z Jezusem Chrystusem? Ein Zeichen, ein Wunder? Czy widzieli jakiś znak albo jakiś cud? Nein. Nie. Sie waren zweimal dabei, als Johannes der Täufer sagte. Oni obydwoje stali obok Jana Chrzciciela i słyszeli, gdy ten powiedział: Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Das reichte aus, um ihre Herzen zu erwärmen. To wystarczyło, aby rozgrzały się ich serca. Es geht um eine Person. Gdyż chodziło tutaj o tą jedną osobę. Hier geht es auch um eine Person. W naszym przeczytanym urywku też chodzi o jedną osobę. Und das führt zu dem zweiten, was Petrus ausspricht. I to doprowadza też do drugiej wypowiedzi Piotra. Auf dein Wort hin will ich das tun. Ale na Twoje słowo, Panie, ja to uczynię. Versteht ihr, worauf es mir ankommt? Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Seine Lebenserfahrung sprach dagegen. Całe jego doświadczenie życiowe, zawodowe sprzeciwiało się temu. Alles, was er gelernt hatte, sprach dagegen. Wszystko, czego on w życiu się nauczył, wszystko to było przeciwne do tego, co Pan powiedział. Alle wissenschaftliche Erkenntnis sprach dagegen. Nawet można by powiedzieć, że wszelkie teraz obecne poznanie naukowe również temu się sprzeciwia. Was hatte er, worauf er sich stützen konnte? A więc co on miał, o co mógł się oprzeć? Das ausgesprochene Wort des Sohnes Gottes. Te wypowiedziane słowo Syna Bożego. Ist das auch unsere Glaubensgrundlage? Czy to również jest podstawą naszej wiary? Oder wägen wir viele Dinge immer erst ab? Albo najpierw my zaczynamy rozważać wiele rzeczy. Überlegen wir vielleicht, ist es möglich, könnte es sein? Może zaczynamy się zastanawiać, czy to możliwe, czy to tak mogłoby być? Oder tue ich, weil es das Wort Gottes sagt? Albo tak po prostu czynimy, bo tak mówi Słowo Boże. Petrus tat es. Tak, Piotr to po prostu uczynił. Er warf das Netz raus. On zarzucił sieć. Wir kennen die Begebenheit, er fing so viel Fische wie noch nie in seinem Leben. Czytaliśmy o tym zdarzeniu, że złowił tyle ryb jak nigdy w życiu. Ist das nicht ein Erlebnis, was einen ein Leben lang prägt? Czy to nie jest przeżycie, które może nas ukierunkować na resztę naszego życia? Kann man so etwas jemals wieder vergessen? Czy coś takiego można kiedykolwiek w życiu zapomnieć? Weißt du, was das Traurige ist? Czy wiesz, jaki jest smutny wniosek? Man kann solche Wunderhandlungen Gottes vergessen. Tak, można właśnie takie cudowne działania Boże zapomnieć. Man kann sie sogar sehr schnell vergessen. Można nawet bardzo szybko zapomnieć. Es hat bei Petrus keine drei Jahre gedauert, da hat er dieses Wunder vergessen gehabt. To nie trwało nawet 3 lata, a Piotr o tym cudzie zapomniał. Gehen wir einmal kurz nach Johannes 21. Przejdźmy króciutko do Ewangelii Jana, 21 rozdział. Es ist wieder eine Begebenheit, die auf dem See spielt. Znowu czytamy tutaj o zdarzeniu, które odbywało się na tym jeziorze. A diesmal war Jesus Christus nicht in dem Boot. Tym razem Pana Jezusa nie było w łodzi. Man liest das in den ersten Versen des 21. Kapitels. O tym można przeczytać w pierwszych wierszach tego 21. rozdziału. Es waren einige Jünger an Bord. Es waren einige Jünger auf dem Schiff. Czy w tej łodzi było tylko kilkoro uczniów? Sie waren enttäuscht, niedergeschlagen, mutlos. Oni byli zawiedzeni, przygnębieni i zniechęceni. Und Petrus hatte wenige Tage vorher seine große Sünde begangen. A Piotr kilka dni wcześniej popełnił swój największy grzech. Dass er den Herrn dreimal verleugnet hatte. A mianowicie to, że on trzykrotnie się Pana zaparł. Jetzt gingen sie in ihren alten Beruf zurück. I teraz okazuje się, że wrócili do wykonywania swojego starego zawodu. Sie arbeiteten als Fischer. Zaczynają pracować jako rybacy. Und fingen nicht einen einzigen Fisch. I nie złowili tej nocy ani jednej ryby. Wenn ich eben sagte, dass das Evangelium mit einer Frage beginnt, właśnie gdy poprzednio powiedziałem, że ta Ewangelia rozpoczyna się od stawiania pytań, so endet es auch mit Fragen. Tak również też i ta Ewangelia kończy się od stawiania pytań. Plötzlich steht der Herr Jesus am Ufer und fragt: Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Nagle okazuje się, że Pan Jezus stanął na brzegu
I pyta się ich: dziateczki, macie coś do zjedzenia? Sie hatten nichts. A oni nic nie mieli. Und der Herr wusste das. A Pan przecież wiedział o tym. Was sagt der Herr hier? I co Pan tutaj do nich powiedział? Wirf mal das Netz zur anderen Seite des Bootes raus. Zarzućcie sieć po drugiej stronie łodzi. Das heißt, sie haben sich stundenlang bemüht, an einer Stelle einen Fisch zu fangen. To znaczy, że oni długie godziny trudzili się, aby z jednej strony złowić ryby. Und dann sagt der Herr zu ihnen, wirf es zwei Meter weiter raus. A teraz Pan do nich mówi, zarzućcie sieć dosłownie dwa metry dalej. Und sie taten das. I oni tak uczynili. Und sie haben sehr viele Fische gefangen. I złowili bardzo dużo ryb. Sie vermochten gar nicht, diese Fische an Bord des Schiffes zu ziehen. Nawet nie byli w stanie wyciągnąć tej pełnej sieci na pokład swojej łodzi. Wie geht die Begebenheit weiter? Jak toczy się to zdarzenie dalej? Petrus ruft erfreut aus, es ist der Herr. Piotr zauważa to i z radością woła, to jest Pan. Nein, das tut er eben nicht. Nie, on tego nie uczynił. Johannes muss ihm sagen. To Jan musiał mu powiedzieć. Petrus, das ist der Herr. Piotrze, to jest Pan. An diesem gewaltigen Wunder, was er hier erlebte, hatte er nicht den Herrn erkannt. Widząc ten potężny cud, który przed chwilą przeżył, po tym cudzie nie poznał, że to na brzegu stoi jego Pan. Nach weniger als drei Jahren hatte er vergessen, was in Lukas 5 passiert war. Po niecałych trzech latach zapomniał, co stało się, co czytaliśmy w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. War das die Schuld des Herrn Jesus? Czy to była wina Pana Jezusa? Nein, das war die Schuld von Petrus. Nie, była to wina Piotra. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die Gemeinschaft mit Gott dem Vater war gedämpft. Mianowicie dlatego, że społeczność z Panem Jezusem i społeczność z Bogiem była tutaj teraz przytłumiona. Gedämpft durch die Sünde, die aufgetreten war. Przytłumiona przez grzech, który wystąpił w jego życiu. Unser Lebenswandel kann manchmal dazu führen, dass wir Wunder Gottes nicht mehr erkennen. Tak, również też i nasz sposób chodzenia po tej ziemi może do tego doprowadzić, że nie będziemy rozpoznawali w naszym życiu cudów Bożych. Dass wir manchmal sogar vergessen, wie groß Gott in unserem Leben gewirkt hat. I czasami nawet nie zauważymy, jak wielkie rzeczy Bóg w naszym życiu uczynił. Das war hier ein gewaltiges Wunder in Lukas 5. A przecież tutaj w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale opisany jest potężny cud. Ich war zuerst der Gehorsam. Po pierwsze wspomnieliśmy o tym, było posłuszeństwo. Dann der Glaube. Potem wiara. Und Glaube bedeutet, ich vertraue auf Dinge, die noch nicht unbedingt vorher passiert sind. A wiara oznacza, że ja ufam, że zdarzą się rzeczy, które niekoniecznie wcześniej musiały się zdarzyć. Denk an Abraham. Taką wiarę miał Abraham. Als Gott zu ihm sagte, opfer deinen Sohn. Na przykład wtedy, gdy Bóg do niego powiedział, ofiaruj mi twojego syna. Abraham hätte viele Dinge abwägen können. Abraham mógłby przecież rozważać nad wieloma rzeczami. Und weißt du, er tat das sogar. Wiesz, nawet on tak czynił. Und dann ging er los. A potem wyszedł nach Moria, um seinen Sohn zu opfern. Aby iść na górę Moria, aby ofiarować swojego syna. Woher weiß ich, dass er die Dinge abwog? A skąd to ja wiem, że on się nad tymi rzeczami zastanawiał? Nicht weil es im Alten Testament steht. To nie z tego powodu, że jest napisane w Starym Testamencie. Aber steht im Neuen Testament. Nie, to jest napisane w Nowym Testamencie. In Hebräer 12. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Da steht ein sehr interessantes Wort bei Abraham. W stosunku do Abrahama jest napisane tutaj bardzo interesujące słowo. Ich muss eben gucken, wo es steht. Muszę to znaleźć, w którym miejscu. A ja, Hebräer 11, Vers 17 und 18. 11 rozdział Hebrajczyków, 17 i 18 i 19 wiersz. Hebrajczyków 11, od 17 do 19. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też, jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Was ist das wichtige Wort hier? Jakie tutaj jest słowo bardzo ważne w tych wierszach zawarte? Steht in Vers 19. Te słowo jest zawarte w 19 wierszu.
Dort heißt es nicht, indem er glaubte, dass Gott seinen Sohn wieder aus den Toten auferwecken könnte. Tutaj nie jest napisane, że wierząc w to, że Bóg jest w stanie wzbudzić jego syna z martwych. Natürlich glaubte Abraham daran. Naturalnie Abraham tak o tym, w to wierzył. Aber in Vers 19 steht, indem er urteilte. Ale nie, my czytamy w wierszu 19 na początku sądził, albo inaczej rozważał to. Das ist noch mehr. To jest jeszcze coś więcej. Er hat die Dinge abgewogen. On tutaj rozważał te rzeczy. Die Verheißung Gottes, dass in seinem einzigen Sohn, dass er der Vater eines großen Volkes sein würde. On rozważał tą obietnicę Bożą, która brzmiała, że on stanie się ojcem wielkiego narodu. Das heißt, sein Sohn war die Grundlage für die ganze Verheißung. A to oznacza, że jego syn był podstawą tej całej obietnicy. Auf der anderen Seite den Auftrag Gottes, opfer deinen Sohn. A z drugiej strony widział zadanie Boże przed nim postawione, ofiaruj mi twojego syna. Abraham wog ab. A więc Abraham to wszystko teraz rozważył. Er beurteilte diese beiden Aussagen Gottes. On rozsądził te dwie strony tych wypowiedzi Bożych. Für ihn war klar, Gott macht keine Fehler. Dla niego była jedna sprawa jasna, Bóg nie robi błędów. Gottes Aussagen sind wahr. Boże wypowiedzi są prawdziwe. Also gab es für ihn nur eine Lösung. A więc na to wszystko patrząc jest tylko jedno rozwiązanie tego. Gott wird seinen Sohn wieder aus den Toten auferwecken. Bóg wzbudzi mi mojego syna z martwych. Das ist noch nie vorher passiert. A coś takiego jeszcze nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Aber darauf stützte sich der Glaube Abrahams auf Aussagen Gottes. Ale właśnie o to opierała się wiara Abrahama, o wypowiedzi Boże. Auf das Wort Gottes. Opierała się o Słowo Boże. Vielleicht denken viele, ich bin nicht auf der gleichen Glaubensstufe wie Abraham. Może wielu z was myśli, ja przecież nie jestem na takim stopniu wiary jak wiara Abrahama. Das mag sein. Tak może być. Dann nimm das kleine Mädchen aus dem bei Naaman. Ale weź za przykład sobie tą małą dziewczynkę, która usługiwała Naamanowi. Was hat das für einen Glauben? Jakąż ona miała wiarę? Dass Gott Naaman vom Aussatz heilen kann. Ona wierzyła, że Bóg jest w stanie uleczyć Naamana z jego trądu. Wie viele Menschen sind an Aussatz geheilt worden damals? Ilu ludzi w tamtych czasach zostało uzdrowionych z trądu? Wahrscheinlich keiner vorher. Prawdopodobnie żaden człowiek. Trotzdem glaubte das Mädchen daran, dass für Gott kein Ding unmöglich ist. A pomimo tego ta dziewczyna wierzyła mocno w to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Gott war das Ganze so wichtig, dass er es im Lukas Evangelium noch einmal erwähnt. Dla Boga była ta sprawa tak bardzo ważna, że jeszcze raz została ona wymieniona w Ewangelii Łukasza. Lukas 4, Vers 27. Łukasza, 4 rozdział, 27 wiersz. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman der Syrer. Łukasza 4:27. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Gott kann zu einem solchen Vertrauen nicht schweigen. Jeżeli ktoś ma tego rodzaju zaufanie, Bóg nie może milczeć. Es gab damals Segen sofort. I w tamtym czasie błogosławieństwo natychmiast okazało się. Es gab bei Abraham den Segen sofort. Również i w przypadku Abrahama błogosławieństwo natychmiast się pojawiło. Aber Gott hat es zusätzlich noch einmal aufschreiben lassen in seinem Wort. Ale Bóg jeszcze raz dodatkowo kazał to zapisać w swoim słowie. Es lohnt sich wirklich, dem Wort Gottes zu vertrauen. Z tego wniosek, że naprawdę opłaca się ufać Słowu Bożemu. Komm zu einer anderen Begebenheit aus Lukas 10. Przejdźmy jeszcze do innego zdarzenia z Ewangelii Łukasza, z 10 rozdziału. Lukas 10, Vers 39 bis 42. 10 rozdział Łukasza od 39 do 42 wiersza. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi?
Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej: Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Mir geht es hier um Maria. Tutaj chodzi o Marię. Denn sie tat etwas sehr Wichtiges. Gdyż ona uczyniła coś bardzo ważnego. Sie nahm sich Zeit und hörte den Worten des Herrn Jesus zu. Tak, ona skorzystała z tego czasu, aby słuchać słów Pana Jezusa. Ich will es direkt auf unser Leben übertragen. Chciałbym to teraz bezpośrednio przenieść do naszego życia. Nehmen wir uns Zeit morgens, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Czy rezerwujemy sobie czas z każdego poranka, aby zajmować się Słowem Bożym? Manchmal habe ich das Gefühl, dass für einige das Wort Gottes mehr so eine Art Fast Food ist. Ja czasami mam takie wrażenie, że Słowo Boże dla niektórych ludzi wierzących jest jak gdyby takie jedzenie fast foodów, czyli takiego szybkiego posiłku. So ganz schnell ein, zwei Verse noch lesen als Alibi und dann aus dem Haus. Tak szybko tylko przeczytać jeden albo dwa wiersze jako alibi, że przeczytałem i szybciutko uciekać z domu. Weiß ich eigentlich mittags noch, was ich morgens gelesen habe? Czy ja jeszcze w południe pamiętam to, co rano przeczytałem? Ist mir schon mal so im Leben gegangen. Mnie tak już w życiu się zdarzyło. Hatte ich morgens wenig Zeit, musste noch schnell was erledigen. Rano miałem niewiele czasu, szybko musiałem coś załatwić. Noch schnell so einen Abschnitt gelesen. Szybko przeczytałem jakiś urywek ze Słowa Bożego. Ich wusste mittags nicht mehr genau, was da drin stand. I w południe nie wiedziałem już dokładnie, co przeczytałem. Weißt du, das ist nicht lesen des Wortes Gottes. Wiesz co? To nie jest czytanie Słowa Bożego. Das ist vielleicht überfliegen. Można by powiedzieć, to jest, tak można powiedzieć, przelotne spojrzenie na Słowo Boże. Es gibt keinen, der morgens am Kaffee und am Brötchen riecht und sagt, ich bin satt und geht aus dem Haus. Nie można tylko rano zjeść bułeczkę, popić kawą i powiedzieć, jestem już nasycony na cały dzień. Wir müssen es essen. Nie, my musimy naprawdę jeść rano. Und durch das Essen wird es ein Teil von unserem Körper. I poprzez jedzenie to słowo stanie się częścią naszego ciała. Es wird in meinen Körper eingebaut. Z tego jedzenia to moje ciało będzie budowane. Es ist rein biologisch Energie für meinen Körper, dass ich leben kann. Posiłek dla mnie, patrząc biologicznie, jest porcją energii, na podstawie której ja mogę żyć. Das mit dem Wort Gottes nicht anders. A przecież ze Słowem Bożym sprawa nie wygląda inaczej. Was sagt der Prophet Jeremia? Co powiedział kiedyś prorok Jeremiasz? Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Słowa Twoje były mi dane, a ja je wszystkie zjadłem. Und sie sind mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens geworden. A one stały się radością i wonnością mojego serca. Das waren schwere Zeiten und schwere Worte, die Gott ihm gab. A były to przecież trudne czasy i trudne słowo Bóg mu przekazywał. Aber er hat sie gegessen. Ale on je zjadł. Er hat sie aufgenommen und einen Teil zu seinem Leben gemacht. On przyjął to słowo i uczynił je jako część swojego życia. Und das ist das, was wir mit dem Wort Gottes tun müssen. I to jest właśnie to, co my musimy wykonywać ze Słowem Bożym. Warum ist es gerade so wichtig, sich morgens etwas Zeit dafür zu nehmen? Dlaczego akurat to jest tak ważne, aby rano rezerwować czas, aby przyjmować Słowo Boże? Weil danach die Sorgen des Tages kommen und man immer weniger aufnehmen kann. Dlatego, że w ciągu dnia na nas uderzają troski tego dnia i my coraz to mniej mamy możliwości przyjmowania Słowa Bożego. Außerdem, weil man es uns immer weiter rausschiebt. A poza tym ciągle odsuwamy na późniejszą godzinę czytanie. Das kenne ich auch aus meinem Leben. Ja też coś takiego znam z mojego życia. Morgens vielleicht keine Zeit mehr, gut, ich kann noch mittags in der Bibel lesen. Rano pomyślałem, a nie mam rano czasu, przeczytam w południe. Mittags kommt irgendwas dazwischen, okay, nachmittags. Ale w południe coś mi przeszkodziło, pomyślałem, okay, zrobię to po południu. Nachmittags kommen die Kinder oder Hausaufgaben oder irgendetwas. Po południu przychodziły dzieci ze szkoły albo inne zadania w domu do wykonania. Okay, abends. Pomyślałem, okay, zrobię to wieczorem. Vielleicht zu müde. A wieczorem okazało się, że jestem zbyt zmęczony. Ein Tag ohne das Wort Gottes.
I okazuje się, że przeminął dzień bez Słowa Bożego. Wie heißt es in 2. Mose 16? A jak jest napisane w 2. Mojżeszowej w 16 rozdziale? Sie sammelten das Manna morgen für morgen. Tam czytamy, że manna miała być zbierana każdego poranku. Und wenn sie es sammelten, bevor die Sonne aufging, war es total einfach aufzulesen. Jeżeli zbierali tą mannę przed wschodem słońca, to była to praca bardzo łatwa do wykonania. Da lag es nämlich feinkörnig fein auf der Fläche des Erdbodens. Mianowicie dlatego, że manna leżała jako ziarenka, swobodnie leżące na podłożu. Aber wenn die Sonne aufkam, ale gdy przychodziło już słońce, sag mal ein Bild von den Sorgen des Tages, które to słońce jest obrazem trosk naszego codziennego dnia, da wurde das Ganze eine klebrige Masse. Okazywało się, że manna stała się teraz taką klejącą, jedną zlaną masą. Das Aufsammeln war erheblich schwerer. I zbieranie czegoś takiego okazywało się jako czynność znacznie trudniejsza. Das ist so richtig aus dem Leben geschrieben. A więc jest to rzeczywiście coś, co możemy obserwować w naszym życiu. Wovon ist das Manna ein Bild? A manna czego jest obrazem? Sicherlich von dem Wort Gottes. Z całą pewnością Słowa Bożego. Aber noch viel mehr. Ale jeszcze o wiele więcej. Nämlich von dem Herrn Jesus selbst. Mianowicie obrazem samego Pana Jezusa. Das können wir aus dem Johannesevangelium lesen. O tym możemy przeczytać w Ewangelii Jana. Wenn das heißt, dass er das Manna ist, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Tam jest napisane, że on jest tą manną, która zstępuje z nieba. Und wir sehen wieder, es geht um eine Person. I znowu widzimy, że tutaj chodzi o jedną osobę. Natürlich ist unsere Speise das Wort Gottes. Naturalnie, że Słowo Boże dla nas jest pokarmem. Aber es ist nicht irgendein Lehrwerk. Ale to nie jest coś pustego. Der Inhalt ist eine Person, Jesus Christus selbst. Gdyż treścią tego Słowa Bożego jest osobiście osoba Pana Jezusa. Also beschäftige ich mich mit der Bibel, beschäftige ich mich mit Jesus Christus. A więc to oznacza, że jeżeli będę zajmował się Biblią, to będę zajmował się również i Panem Jezusem. Und so kriege ich auch gefüllte Herzen, um Gott etwas zu bringen. I w ten sposób też i otrzymam wypełnione serce, aby coś Bogu przynosić. So kann ich etwas tun, woran Gott viel Freude hat. I mogę coś uczynić, z czego Bóg może się wielce ucieszyć. Aber es gibt mir auch Kraft und Trost. Ale również to słowo dodaje mi siły i pociechy. Wir sehen das hier in Lukas 10. O tym możemy przeczytać tu właśnie w Łukasza w 10 rozdziale. Das erste Kennzeichen ist, Maria sitzt dort zu den Füßen des Herrn Jesus. Pierwszą cechą tutaj tego, że, o którą oglądamy, to to, że Maria usiadła u stóp Pana Jezusa. Ich sag mal, sie stellt sich unter das Wort Gottes. Można tak powiedzieć, ona się postawiła pod Słowo Boże. Ich habe zwei Möglichkeiten, das Wort Gottes zu lesen. I okazuje się, że są dwie możliwości czytania Słowa Bożego. Und die erste Möglichkeit ist schrecklich. Pierwsza możliwość, którą wymienię, jest przerażająca. Dann passe ich das Wort Gottes meinem Leben an. Wtedy będę dopasowywał Słowo Boże do mojego życia. Das ist nicht der Sinn des Wortes Gottes. Nie, to nie jest taki sens Słowa Bożego. Dann stelle ich mich über das Wort Gottes. Bo to wtedy okazuje się, że ja stawiam siebie samego ponad Słowo Boże. Etwas, was tagtäglich immer wieder passiert. I to jest coś, co na co dzień się zdarza. Das einzige Sinnvolle ist, dass ich mein Leben dem Wort Gottes anpasse. Jedyny sens czytania Słowa Bożego to jest to, że to ja będę swoje życie dopasowywał do Słowa Bożego. Und dann muss ich mich unter dieses Wort stellen. Aby to uczynić, to muszę samego siebie postawić pod Słowo Boże. Dann muss ich manchmal Farbe erkennen und Dinge bekennen, die falsch sind. Wtedy muszę też i czasami wyznać rzeczy, które są błędne w moim życiu. Das kann manchmal wehtun. A czasami może to być czynność bolesna. Aber der Lohn wird Segen sein. Ale wynagrodzeniem będzie błogosławieństwo. Also das erste, was Maria tat, sie setzte sich zu den Füßen des Herrn Jesus. A więc pierwszą czynność, jaką Maria uczyniła, to usiadła u nóg Pana Jezusa. Das zweite war, sie hörte zu. Druga rzecz, którą uczyniła, to jest słuchała. Etwas, was viele heutzutage kaum noch können. Jest to czynność, którą w dzisiejszych czasach niewielu ludzi potrafi zrobić. Ich merke das, wenn ich so vor einer Schulklasse stehe als Lehrer, zuhören können die wenigsten noch. Ja to zauważam coraz to bardziej, że gdy staję przed klasą uczniów, to coraz to mniej jest w klasie takich uczniów obecnych, którzy potrafią słuchać. Sie können diskutieren.
Oni potrafią dyskutować. Aber dafür ist das Wort Gottes nicht da. Ale na to nie jest nam dane Słowo Boże. Gott ist nicht da, dass ich mit ihm diskutiere. Bóg nie jest nam dany po to, abyśmy z nim dyskutowali. Sondern dass ich ihm zuhöre. Ale on jest po to, abyśmy go słuchali. Ich glaube im Buch der Prediger oder Sprüche heißt es. Myślę, że w Księdze Kaznodziei albo przy powieści Salomona jest napisane. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Bóg jest w niebie, a ty jesteś na ziemi i dlatego niech nie będzie wiele twoich słów. Wir müssen Gott zuhören. Tak, to my musimy przysłuchiwać się Bogu. Das ist die Grundlage für Segen. To jest podstawa dla błogosławieństwa. Darum sagt der Herr Jesus auch Maria, aber hat das gute Teil erwählt. I tu Pan Jezus w tym przeczytanym urywku powiedział, ale Maria wybrała dobrą cząstkę. Das kann ihr niemand mehr wegnehmen. Czegoś takiego nie może nikt jej ani tobie odebrać. Weil das Wort Gottes ein Teil von meinem Leben geworden ist. Dlatego, że Słowo Boże staje się cząstką mojego życia. Und wir gehen einmal ins Johannesevangelium nach Kapitel 10. I przejdźmy teraz do Ewangelii Jana, do 10 rozdziału. Przepraszam, 11 rozdziału. Die Begebenheit in der Lazarusstab. Jest tutaj opisane zdarzenie śmierci Łazarza. Wenn man dieses Kapitel liest, ist es ein Kapitel voller Unruhe. Gdy czyta się ten rozdział, to stwierdzamy, że to jest rozdział pełen niepokoju. Überall ist hektisches Treiben. Wszędzie oglądamy gorączkową gonitwę. Nur zwei Personen strahlen Ruhe aus. Tylko dwie osoby promieniują spokojem. Natürlich der Herr Jesus selbst. Naturalnie najpierw Pan Jezus. Und Maria. I Maria. Und das finde ich bewegend, wenn man sich anguckt, wie Maria sich verhält. Naprawdę to jest wzruszające, gdy przyjrzymy się, w jaki sposób zachowuje się Maria. Was macht Maria in der Zeit dieser größten Not überhaupt? Co Maria w tym czasie tej największej biedy, jaką ją spotkała w życiu, co ona robiła? Sie sitzt in Ruhe zu Hause. Ona w spokoju siedziała w swoim domu. Du siehst das in Vers 28. O tym możemy przeczytać w 28 wierszu. Maria kann zu Hause sitzen und warten. Maria właśnie potrafiła siedzieć w domu i czekać. Und warten ist nicht eine Sache, die einfach ist. A oczekiwanie to nie jest to łatwa rzecz. Ich glaube, das haben sicherlich viele schon erlebt. Warten ist eine der schwersten Sachen überhaupt. Na pewno wielu z was tego doświadczyło, że oczekiwanie jest jedną z najtrudniejszych czynności. Der Jesus kam hier nicht sofort. Okazało się, że Pan Jezus nie przyszedł natychmiast. Warum nicht? Dlaczego nie? Zum einen sicherlich, um die Herzen der Menschen zu prüfen, die noch da waren. Z całą pewnością z jednej strony po to, aby doświadczyć serca wszystkich tych, którzy tam byli. Zum anderen, um zu zeigen, dass Lazarus wirklich gestorben war. Po drugie, aby rzeczywiście pokazać, że Łazarz naprawdę zmarł. Dass es keine Zweifel an den Tod Lazarus gab. Aby nie było wśród ludzi jakichkolwiek wątpliwości, że Łazarz zmarł. Man liest ganz deutlich, er riecht schon dort im Text. Gdyż w tym tekście tego rozdziału dokładnie możemy przeczytać o nim, że już cuchnie. Menschlich gesprochen gab es keine Hoffnung. A więc po ludzku mówiąc, nie było żadnej nadziei. Maria saß in Ruhe zu Hause und wartete auf Jesus Christus. A Maria siedziała spokojna w domu i czekała na Pana Jezusa. Woher hat sie diese Kraft? Skąd ona otrzymała taką siłę? Woher hatten die Kraft Paulus und Silas, dass sie im Gefängnis singen konnten? A skąd Paweł i Sylas mieli tą siłę, aby będąc wtrąceni do głębokiego więzienia w nocy śpiewali? Es wurde gelesen heute Morgen bei der Taufe. Dzisiaj rano w czasie chrztu było to czytane. Fingen sie sofort an zu singen, als sie ins Gefängnis geworfen waren? Czy oni natychmiast zaczęli śpiewać, gdy zostali wrzuceni do więzienia? Nein. Nie. Um Mitternacht. Śpiewali o północy. Sie hatten einige Zeit, erstmal nachzudenken. Tak, mieli wystarczająco dużo czasu, aby zastanowić się. Vielleicht auch mit Gott über die ganze Situation zu sprechen. Może nawet omówić z Bogiem całą powstałą sytuację. Aber dann konnten sie im Gefängnis ein Lied anstimmen. Ale potem skutek był taki, że potrafili zaintonować pieśń, będąc w więzieniu. Pass auf, was war es für ein Lied? Zwróć uwagę, jaka to była pieśń. Es war ein Lobgesang.
Była to pieśń pochwalna dla Boga. Was bedeutet loben? Co to znaczy chwalić Boga? Jest was anderes als danken. Jest to coś innego jak zanosić mu dziękczynienie. Bei danken, da denke ich daran, was Gott für mich persönlich getan hat. Jeżeli dziękujemy, to myślimy o tym, co Bóg dla mnie osobiście uczynił. Beim anbeten geht es um das, was Jesus Christus in sich selbst ist. A uwielbiając, to my zastanawiamy się nad tym, jakim jest Pan Jezus sam w sobie. Aber wenn ich lobe, dann besinge ich die großen Taten Gottes. Gdy ja zaczynam chwalić, to obśpiewuję wtedy wielkie czyny Boże. Ich besinge, dass Gott allmächtig ist und alles tun kann. Ja obśpiewuję to, że Bóg jest wszechmogący i może wszystko uczynić. Dieses Lied stimmten sie im Gefängnis an. A tą pieśń oni zaintonowali, będąc w więzieniu. Was mögen die anderen Gefangenen gedacht haben? Co zaczęli myśleć sobie inni więźniowie? Das ist ja wirklich ein großer Gott, den ihr habt. Ihr liegt im Gefängnis und er macht nichts. Na pewno sobie myśleli, o jaki to wielki ich Bóg, zostali wtrąceni do więzienia, a on nic nie czyni, aby ich wyzwolić. Und trotzdem stimmten sie einen Lobgesang an, als sie noch nicht befreit waren. A pomimo tego oni zaintonowali pieśń pochwalną, nie mając żadnego widoku na wyzwolenie. Was hatten sie dort im Gefängnis für einen Halt? O co się mogli oprzeć, będąc tam w więzieniu? Worte Gottes, die sie vorher empfangen hatten. Mogli się oprzeć o słowa Boże, które wcześniej otrzymali. Man sieht, was das Wort Gottes für eine Kraft gibt. I to widzimy wyraźnie, jaką siłę daje Słowo Boże. Gehen wir nach Apostelgeschichte 12. A przejdźmy teraz do Dziejów Apostolskich, do 12 rozdziału. Da war Petrus alleine im Gefängnis. Tam oglądamy Piotra samotnie wtrąconego do więzienia. Wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger, als wenn man zu zweit im Gefängnis ist. Prawdopodobnie jest to o wiele trudniejsza sytuacja, niż gdy we dwójkę się jest wtrąconym do więzienia. Völlig allein in dieser Situation. Być całkowicie sam na sam z tą sytuacją. Menschlich gesehen konnte er sicher sein, am nächsten Tag hingerichtet zu werden. Po ludzku patrząc, to on mógł być tego pewny, że następnego dnia będzie osądzony. Herodes hatte es vorher mit Jakobus getan. Gdyż coś takiego poprzednio Herod uczynił z Jakubem. Was macht Petrus in dieser letzten, scheinbar letzten Nacht seines Lebens? I co czyni Piotr, wydawałoby się, w tej ostatniej nocy jego życia? Er schlief in aller Ruhe. On sobie spokojnie śpi. Hatte Petrus so starke Nerven? Czy Piotr miał takie mocne nerwy? Das hat mal einer geschrieben über Apostelgeschichte 12. Ktoś takie rzeczy napisał, pisząc o tym 12 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ich glaube, dass das absolut falsch ist. Ale ja myślę, że to, co napisał, to jest całkowicie błędne. Petrus war von sich aus sicherlich nicht sehr mutig. Bo z całą pewnością Piotr sam w sobie, nie, czy samego siebie, nie był taki odważny. Als er das erste Mal den Herrn verleugnete, war es vor einer einzigen unbewaffneten Magd. Bo gdy po raz pierwszy zaparł się Pana, to on stał przed jedną jedyną i to nieuzbrojoną służącą. Erst beim zweiten Mal waren es, glaube ich, zwei Mägde. Po raz drugi wydaje się mi, że stał wtedy przed dwoma służącymi. Und beim dritten Mal waren es noch mehr Leute. A po raz trzeci stał wtedy przed kilkoma ludźmi. Man sieht auch, es wird immer schwieriger noch ein Zeugnis zu sein, wenn man zwischendurch Fehltritte tut. Z tego widzimy wyraźnie, że coraz to trudniej jest złożyć właściwe świadectwo, jeżeli na samym początku zawiedziemy. Wieso konnte Petrus hier schlafen? A dlaczego teraz Piotr potrafił spokojnie spać? Weil er Gemeinschaft mit Gott hatte. Dlatego, że on miał społeczność z Bogiem. Weil er sich auf das Wort Gottes stützen konnte. Dlatego, że on mógł się opierać o Słowo Boże. Was gabst du dieser Zeit an geschriebenen Wort Gottes? A jakie w tamtym czasie istniało spisane Słowo Boże? Das Alte Testament. Tak, Stary Testament istniał. Wahrscheinlich war vom Neuen noch nichts aufgeschrieben worden. Prawdopodobnie w tym czasie z Nowego Testamentu jeszcze nic nie było spisane. Er musste sich auf mündliche Worte Gottes stützen, die er von Jesus Christus gehört hatte. A więc on musiał opierać się o słowa Boże, które on słyszał z ust Jezusa Chrystusa. Übrigens eine von zwei Stellen, wo das Schlafen eine positive Bedeutung hat.
Przynajmniej jedno z dwóch miejsc musiało być w jego sercu, w którym opisane jest, że sen w takim pozytywnym świetle jest przedstawiony. Das andere positive Beispiel haben wir bei dem Herrn Jesus selbst. A drugi pozytywny przykład oglądamy osobiście w przypadku Pana Jezusa. Als er an Deck des Schiffes schlief. Wtedy, gdy on zasnął na wezgłowiu w łodzi na niespokojnym jeziorze. Kommen wir zurück zu dieser Begebenheit hier. Ale wróćmy z powrotem do przeczytanego zdarzenia. Wie lange bleibt Maria zu Hause? Jak długo Maria pozostała oczekując w domu? Und wartet, i czeka, bis der Herr Jesus sie ruft. Do tego momentu, aż Pan Jezus ją zawołał. Du liest das in Vers 28. O tym możemy przeczytać w 28 wierszu. Der Lehrer ist da und ruft dich, sagt ihre Schwester Maria. Jej siostra Marta powiedziała: Nauczyciel tu jest i woła cię. Aber sie rief ihre Schwester heimlich. Ale ona zawołała swoją siostrę tak potajemnie. Hatte Martha vielleicht nicht die Glaubensstärke? Czy Marta nie miała takiej siły wiary? Wollte sie nur heimlich mitteilen, dass der Herr endlich gekommen ist? Czy tylko chciała tak potajemnie powiedzieć Marii, że Pan Jezus w końcu przyszedł? Ich weiß es nicht. Nie wiem. Doch Maria ändert jetzt sofort ihr Verhalten. Ale widzimy, że Maria natychmiast zmienia swoje postępowanie. Das heißt jetzt nicht, sie schleicht zu Jesus Christus. Nie jest tutaj napisane, że ona tak chyłkiem poszła do Pana Jezusa. Sonst sie steht schnell auf und geht zu ihm hin. Nie, czytamy, że ona szybko wstała i poszła do Niego. Es kann ruhig jeder sehen, dass sie zu ihrem Herrn kommt. Tak, każdy ze zgromadzonych mógł to widzieć, że ona wyszła i poszła do swojego Pana. Der Herr war verachtet. A Pan przecież był pogardzany. Wir stehen heute auch auf der Seite eines verachteten Herrn.